Tak. Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj temat bardzo ważny, zbliżające się wybory samorządowe, a naszym gościem jest dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, pani Emilia Dorsz. Witam panią serdecznie. Pani dyrektor, kogo będziemy teraz wybierać? Bo to w tej chwili jest troszkę taki natłok wyborów. Teraz mamy samorządowe, dopiero co były do Europarlamentu wybory. Teraz mamy samorządowe, w przyszłym roku będziemy wybierać parlament, czyli Senat i Sejm i jeszcze prezydenta. Musimy się skupić teraz na tych najbliższych wyborach i to będą wybory samorządowe. Kogo będziemy wybierać? W tych wyborach wybieramy przede wszystkim radę własną dla własnej gminy, w której jesteśmy mieszkańcami. Wybieramy wójta, prezydenta bądź burmistrza miasta. Wybieramy radę powiatu oraz radnych do sejmiku wojewódzkiego. W jakim dniu to wszystko się będzie odbywać i jak wybory przebiegają? Przypomnijmy to. To znaczy głosowanie jest 16 listopada, lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do godziny 21 bez przerwy. Podstawową rzeczą, o której musi pamiętać każdy wyborca, to jest, jak będzie udawał się do lokalu wyborczego, to jest zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. To jest bezwzględny obowiązek, bez dokumentu tożsamości, dowodu, dokumentu, na podstawie którego będzie możliwość identyfikacji osoby, nie zostaną wydane takiej osobie karty do głosowania. Ile tych kart dostaniemy tym razem? Jak one będą wyglądały? Czy będą w jednym kolorze, czy w różnych, jak to czasem bywa? Karty będą w różnych kolorach. Jeżeli chodzi o wybory do rady gminy, rady miasta, ta karta będzie w kolorze białym. Karta do powiatu będzie koloru żółtego. Sejmik, karta do sejmiku będzie niebieska, natomiast karta dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta będzie różowa. Pani dyrektor, a jeszcze starosta, jak starostę wybierzemy? Czy to nie my będziemy wybierać? Nie, jak przebiega wybór starosty? Nie, póki co to kodeks wyborczy nie przewiduje bezpośredniego wyboru starosty. Starosta wybierany jest przez Radę Powiatu. Jak w tej chwili wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kandydatów? Oni są zgrupowani w komitetach. Czy już wszystkie komitety się zgłosiły? Czy już wiadomo, kto będzie startował w wyborach? I jak to wygląda w Wałbrzychu? Ile jest tych komitetów? Ilu mamy kandydatów? To znaczy w ustawowym terminie komisarz wyborczy wałbrzyski zarejestrował 291 komitetów wyborczych. Z tego jest 35 komitetów mających prawo działania na obszarze całego województwa dolnośląskiego. W tych 35 jest 15 komitetów tworzonych przez stowarzyszenia. Pozostałe są to komitety, które będą działały na obszarze wyłącznie jednej gminy. Czyli te działające na obszarze jednej gminy to są te wybory do rady? Tak, to te komitety, które zarejestrowały się ze wskazaniem swojego obszaru terytorialnego wyłącznie jedną gminę, nie mają uprawnień, żeby zgłosić kandydatów do powiatu czy do sejmiku. Natomiast po spełnieniu ustawowych wymogów będą miały prawo zgłoszenia kandydata na wójta czy burmistrza. Działa to w ten sposób, że komitet, jeżeli zarejestruje swoje listy kandydatów w danej gminie w minimum połowie okręgów wyborczych, i tutaj trzeba pamiętać, że zaokrąglamy w górę tą liczbę, wówczas nabywa prawo z mocy ustawy, nabywa prawo do zgłoszenia kandydata na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Pani dyrektor, czy wiadomo, ile jest mandatów, a ile jest kandydatów w tym momencie? To... Czy żebyśmy mogli tak powiedzieć, że nie wiem, jest 5 kandydatów na jedno miejsce do rad gmin, czy 10 na jedno miejsce do sejmiku województwa dolnośląskiego, czy to w tej chwili wiadomo, jak to wygląda? Nie, absolutnie. W tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie zupełnie powiedzieć. Możemy powiedzieć jedynie, ile okręgów w ogóle jest na obszarze działania komisarza, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o kandydatów, nie możemy powiedzieć, ponieważ dopiero rozpocznie się proces rejestracji.
proces, że dopiero zostały powołane terytorialne komisje wyborcze. Wczoraj odbyło się pierwsze szkolenie organizowane przez naszą delegaturę, szkolenie przewodniczących, zastępców przewodniczących w komisji terytorialnych, urzędników wyborczych, którzy wspomagają pracę komisji terytorialnych. Komisje się ukonstytuowały, w tej chwili ustalają harmonogram pracy dyżurów, także dopiero rozpocznie się ten proces rejestracji list kandydatów. W związku z tym na dzień dzisiejszy zupełnie nie jesteśmy w stanie mówić, jak to będzie wyglądało, prawda, proporcjonalnie. Czy ta komisja terytorialna, czy to jest to gremium, które będzie przyjmowało od nas głosy? Nie. To nie jest komisja terytorialna? Nie, komisja terytorialna w każdej jednostce samorządowej, w każdej gminie jest powoływana komisja terytorialna, której zadaniem jest właśnie przyjmowanie, rejestracja zgłoszeń list kandydatów na radnych, przygotowanie i wydrukowanie obwieszczeń z danymi o kandydatach, druk kart do głosowania, przygotowanie, czyli wszystko to, co związane jest z pracami, prawda, przed dniem głosowania, żeby komisje obwodowe, prawda, otrzymały karty i tak dalej. To wszystko jest zadanie komisji terytorialnej. Natomiast wyborca idzie do obwodu, czyli do obwodowej komisji. Do komisji obwodowej i tam oddajemy głos. Tak. Pani dyrektor, są takie przypadki, już o tym wiadomo, czytamy o tym w mediach, w prasie, że niektórzy kandydaci będą występować zarówno, na przykład będą startować na stanowisko prezydenta czy burmistrza miasta i jednocześnie są kandydatami do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jak wyborca ma to odczytywać? Dlaczego tak się dzieje? Czy jest to możliwe prawnie zapewne, tak. Ale jak to potem wygląda? To znaczy potem to wygląda tak, że oczywiście dana osoba nie może piastować dwóch mandatów i wyborcy powinni tutaj mieć tą świadomość, że jeżeli kandydat startuje zarówno na funkcję wójta, burmistrza czy prezydenta miasta i ponadto startuje jako kandydat do rady, bądź to swojej, bądź powiatu czy sejmiku, prawda? Sprawą oczywistą jest, że jeden mandat utraci. Z jednego musi zrezygnować. Obejmie funkcję wójta czy burmistrza czy prezydenta miasta. Natomiast w zależności od tego, jaki to będzie mandat, do jakiej rady, więc jeżeli będzie to rada, prawda, z gminy, no to wówczas będą przeprowadzone wybory uzupełniające, prawda, no bo tutaj nastąpi rezygnacja z mandatu i dotyczy to tak samo mandatu uzyskanego w powiecie, czy mandatu uzyskanego w Sejmie. Ale ordynacja dopuszcza taką sytuację i po prostu musimy jakoś się z tym pogodzić. Trzeba się z tym pogodzić, nie jest to złamaniem prawa. Przepisy dopuszczają, że osoba może kandydować na te dwie funkcje. Nie można kandydować do dwóch różnych rad. Nie można kandydować z dwóch różnych okręgów, prawda? Natomiast można kandydować zarówno na wójta, burmistrza czy prezydenta, jak i na radnego na dowolnym szczeblu. I w tej chwili są też zbierane listy poparcia dla poszczególnych kandydatów i też często ludzie się zastanawiają, czy mogą taką listę podpisać na kilku kandydatów. Jak to wygląda w świetle prawa? Jak możemy naszym widzom wyjaśnić, czy to jest zgodne z prawem, że podpisują listę poparcia jednego kandydata, drugiego, bo też się komuś podoba, też i drugi kandydat? Czy tak można i co z tego wynika? No można. Prawo tutaj nie zabrania. Wyborca może udzielić poparcia kilku kandydatom. No niezrozumiałe jest to o tyle, że jeżeli mówię o wyborcach, którzy robią coś takiego, że udzielają poparcia kilku kandydatom, ponieważ wyborca ma jeden głos. W związku z tym udzielanie poparcia w jakiejś dużej liczbie kandydatów, prawda, no mija się z celem, bo to wtedy to nie jest poparcie, tego nie można nazwać poparciem. No te podpisy pod listą, żeby móc dokonać zgłoszenia, rejestracji z listy kandydatów, prawda, komitet uzyska. Natomiast tak naprawdę to nie jest poparcie, ponieważ osoby składające ten podpis
nie będą mogły zagłosować. To może być takie trochę mylące. Może być takie trochę mylące. Jest, prawda, przepisy nie nakładają obowiązku, że udzielającym poparcia musi być wyborca z danego okręgu wyborczego, z którego jest kandydat. Prawda? Przepisy mówią jedynie, że musi to być wyborca wpisany do rejestru wyborców w danej jednostce samorządowej. Czyli jeżeli podpisujemy, udzielamy poparcia liście kandydatu do powiatu, musi to być wyborca z danego powiatu, z danego sejmiku, prawda, z obszaru terytorialnego czy danej gminy. Natomiast nie mówi się o granicach okręgu, prawda? A wiadomo, że kandydat startuje w danym określonym okręgu i w tym okręgu tylko wyłącznie wyborcy będą mogli na niego tak naprawdę zagłosować. W związku innych z tym, już nie, no, ale tutaj decyzja należy do komitetów, no, nie nam oceniać, prawda, tego typu. Państwo przyjmujecie to po prostu oczywiście do wiadomości. Komisje terytorialne mają obowiązek przyjąć, nie mają prawa kwestionować, że nawet jeżeli zauważą, wyłapią, że jeden wyborca podpisał ileś tam list poparcia różnym kandydatom, prawda, a absolutnie nie ma konsekwencji. Nie mogą tego kwestionować, prawda. Mówi się o prawidłowo złożonych podpisach, czyli musi być imię, musi być nazwisko. Na wykazach poparcia nie wolno używać skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie znanych, tak jak na przykład mówimy o Wałbrzychu, na przykład jest ten skrót powszechnie znany miasta Wałbrzycha, jest to ewentualnie dopuszczalne. Nie mogą być na wykazach podpisów żadne odnośniki, jedynie w przypadku, gdzie jest to ewidentne, prawda, powtarzają się nazwiska, adres jest ten sam, w związku z tym u jednej osoby pozostałe osoby, członkowie rodziny z tego samego mieszkania, jeżeli tam znajdą się odnośniki, wówczas no jest to dopuszczalne. Ale to są takie bardzo wyjątkowe przypadki. Musi być adres, musi być, czyli mówimy o adresie, nie o miejscu zamieszkania, czyli nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer posesji. Może nie być numeru posesji na wykazach poparcia w przypadku, gdzie, prawda, numeru mieszkania, przepraszam, gdzie są to domki, wiadomo, i tam nie będzie tego numeru. Wszystkie podpisy są sprawdzane, weryfikowane. Tak. Nie ma potrzeby zbierania większej liczby podpisów niż to jest niezbędnie konieczne, bo komisja i tak sprawdza tylko taką ilość, jaka jest konieczna do zarejestrowania tak, listy. Komisja weryfikuje. Czyli jak ktoś ma 25 podpisów musi zebrać, a przyniesie 50, to te pozostałe są nieweryfikowane, dlatego my podpowiadamy, jak mamy możliwość, prawda, i komitety zadają nam takie pytania, podpowiadamy, że oczywiście jak najbardziej zebrać sobie jakąś taką rezerwę, ponieważ ludzie, no mimo najszczerszych chęci i dobrej woli, prawda, popełniane są błędy. Są błędy w PESEL-ach, są błędy w adresach, prawda, jest wpis zupełnie nieczytelny. W związku z tym, no komisja nie jest grafologiem, żeby, prawda, na siłę próbować rozszyfrować. W związku z tym podpowiadamy komitetom zawsze, że miejcie tych kilka podpisów więcej w razie, gdyby się okazało, tak, tą rezerwę. Natomiast zbieranie dwu-, trzykrotnej czy wielokrotności liczby potrzebnych podpisów jest zupełnie niepotrzebne. Jest marnowaniem papieru, marnowaniem naszych pięknych drzew. I czasu. Ludzkiego. Tym bardziej, że one są nieweryfikowane. Pani dyrektor, jak w tej chwili wygląda ten kalendarz wyborczy? Co jeszcze kandydaci, komitety mają do zrobienia w najbliższym czasie? Kiedy jest ten ostateczny termin składania wszelkich dokumentów związanych z kandydowaniem w Państwowej Komisji Wyborczej? Już tylko będziemy wtedy czekać na dzień wyborów. To znaczy w tej chwili już zostały właśnie, tak jak wspomniałam, powołane terytorialne komisje wyborcze. One już się tam bardzo ostro biorą do pracy. Do 7 października do godziny 24, 7 października o 24 upływa termin zgłaszania list kandydatów na radnych. Jest to ten pierwszy etap zgłaszania, dlatego że kolejnym terminem to jest termin 17 października, gdzie upłynie termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Te terminy muszą być jak gdyby odsunięte od siebie, dlatego że, tak jak wspomniałam wcześniej, żeby komitet mógł zarejestrować kandydata na wójta, burmistrza, musi spełnić ustawowy warunek zarejestrowania w minimum połowie
okręgów wyborczych listy kandydatów na radnych. Stąd te terminy są po prostu różne, że nie pokrywają się, prawda, no bo byłoby to, prawda, niemożliwością, żeby te terminy były, pokrywały się. Czyli do 17 wójtowie burmistrzowie. Do 17 października wójtowie burmistrzowie, potem będzie nadawanie numerów, prawda, procedura nadawania numerów listom, począwszy od Państwowej Komisji Wyborczej, poprzez komisarza właściwości wojewódzkiej, komisarza naszego, prawda, no i w dalszym etapie nadawanie numerów list przez komisje terytorialne. I to już wtedy będzie wiadomo. I pojawią się, później pojawią się obwieszczenia, prawda, z danymi o kandydatach, także tutaj no prośba ogromna do wyborców, żeby zainteresować się tymi wyborami, żeby poczytać te obwieszczenia, przede wszystkim nie niszczyć. Przede wszystkim nie niszczyć. Bo one są odwiecznym, skierowane do wszystkich. Oczywiście, że tak. Odwiecznym problemem, z którym się spotykamy, są to skargi od mieszkańców, że oni nie mieli możliwości się zapoznać, czy to z obwieszczeniami o granicach obwodów głosowania, czy nie znają swoich kandydatów, prawda, nie wiedzą na kogo głosować, ponieważ obwieszczenia, dosłownie w ślad za grupą, która jeździ i plakatuje, często zdarza się, że są niszczone, podpalane, darte. Jest to właśnie o to chodzi, że wandale nie do końca, czują się właściwie bezkarni, no bo jest to fizyczną niemożliwością, żeby przypilnować każdy plakat i prawda, złapać na gorącym uczynku, ale jest to nieuczciwe, no takie niszczenie plakatów jest nieuczciwe w stosunku do pozostałych wyborców, którzy chcą brać w wyborach udział, tym bardziej, że to są bardzo duże koszty są przeprowadzenia, przygotowania wyborów, jak już w mediach również zauważono, zostały podniesione diety i to dosyć wysoko diety, także już chociażby tu to jest ogromna... Diety członków komisji wyborczych. Dla członków komisji wyborczych. Także nie ukrywamy, że wielokrotnie również wnioskowaliśmy o to, żeby te diety zostały podniesione, ponieważ... No to jest cały dzień pracy, prawda? To nie jest jeden dzień pracy. To jest praktycznie dla komisji terytorialnych, prawda, gdzie mówiło się, że no 650 zł, ale dostali diety, prawda, to tak nie do końca. Ci ludzie naprawdę zapracowują na te diety. To jest ogrom pracy, począwszy już właśnie od, chociażby, prawda, od dzisiejszego dnia, to są udziały w szkoleniach, to są dyżury, to jest właśnie przyjmowanie, opracowywanie dokumentów i tak dalej. Później już nie mówimy o samym dniu wyborów, prawda. I ten czas od 17 października do 16 listopada, kiedy jest dzień wyborów, to jest czas dla wyborców, żeby się zapoznali z kandydatami, żeby się zastanowili, na kogo głosować, a samo głosowanie jest bardzo ważne, no bo to jest jedyna metoda w tej chwili, żeby po prostu swojego kandydata poprzeć, Tak jak już wspomniałam, karty do głosowania będą w różnych kolorach. W związku z tym będzie to jakieś takie też pewnie ułatwienie dla wyborców. Pewnie też będą wcześniej informacje, jeżeli chodzi o kartę do głosowania dla wójta czy burmistrza, tam układ kandydatów będzie alfabetyczny. W związku z tym informacja, o której co wspomniałam, o losowaniu nie dotyczy kandydatów wójtów, burmistrzów. Tam będzie układ alfabetyczny, bez względu na to, w jakiej kolejności, kiedy, który komitet zarejestrował swojego kandydata, żeby po prostu, zresztą ta procedura, ten tryb układu, sposób układu karty do głosowania był w poprzednich wyborach również, mimo że wówczas pracowaliśmy, nic się tutaj nie zmienia. Jeżeli chodzi o kolory karty do głosowania, również tutaj się nic nie zmienia. Zmienia się jedynie w pewnych gminach sposób głosowania, ponieważ w tej chwili większość gmin to są gminy, gdzie są okręgi jednomandatowe. W związku z tym wszystkie gminy na obszarze właściwości komisarza wyborczego w Wałbrzychu będą głosowały wprost, bezpośrednio na kandydata. Z wyjątkiem Wałbrzycha, gdzie mieszkańcy Wałbrzycha będą głosowali na swoich radnych w taki sam sposób jak na radnych powiatu czy sejmiku, czyli w pierwszej kolejności wybiera się listę,
I w obrębie listy oddaje się głos na jednego wybranego kandydata. Należy pamiętać, że wyborca ma w każdym rodzaju głosowania jeden głos. W związku z tym, no i co jest bardzo ważne, nie ma możliwości wydania ponownie karty do głosowania. Trzeba się po prostu mocno zastanowić. Trzeba się przygotować, trzeba bardzo rozważnie nie patrzeć, że ktoś tam gdzieś za plecami pogania, bo już się bardzo spieszy. Spokojnie głosować, spokojnie, rozważnie, ponieważ nie ma możliwości wydania karty po raz drugi, bo wyborca się pomylił, prawda? Pani dyrektor, bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Przede wszystkim trzeba pójść do głosowania. To jest najważniejsza sprawa. Tak. Powoli się do tego przygotowujemy. Naszym gościem była pani Emilia Dorsz. Piotruś, dograsz to? A co? Ojej, rzeczywiście. A słuchaj, dograj, wiesz co, to może to trzeba będzie je skrócić. No. Mhm. No. Coś tam. Tak, oczywiście. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. Naszym gościem była pani Emilia Dorsz z Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu przed wyborami samorządowymi, które zostaną zorganizowane 16 listopada. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję uprzejmie.